Bardzo się cieszy, nas cieszy sukces Bartka. Ciężko to pracował zarówno on, jak i cały team i jesteśmy bardzo z tego szczęśliwi. Wcześniej razem zaczynali przygodę z żużlem, z tego co wiem, w szkółce Bogusława Nowaka na mini speedwayu. Na początku ty byłeś lepszy, ale powiedz, faktycznie zawsze ci deptał po tych piętach? Znaczy Bartek zawsze wykazywał dużo umiejętności do sportów motorowych i ja wiedziałem, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy będzie mistrzem świata. Siedzieliście w tym parkingu na pewno wczoraj w Toruniu, co żeście czuli, kiedy tam patrzyłeś, jak ta różnica troszeczkę topnieje między Madsenem a Bartkiem? Nerwy były szczególnie po trzeciej serii, kiedy przybyliśmy jedynkę, a Leon nie gubił punktów, Emil również. Wtedy pojawiły się trochę nerwy, szybka kalkulacja, bo obliczyłem, ile jeszcze punktów Bartek musi zrobić minimum, żeby sobie zapewnić tytuł. I Bartek miał tego świadomość i wiedział, że musi po prostu wyjść do finału. Każda inna opcja dawała baraż bądź ewentualnie wicemistrzostwo. Tutaj ma być jakaś feta, ponoć prezydent miasta tutaj ma zrobić dla cześć Bartka. Ja cię zapytam tak rodzinnie, jak wy będziecie świętowali ten tytuł? I świętowania na razie nie będzie. Teraz trwa u nas jeszcze sezon. Dzisiaj mamy ważny mecz o utrzymanie w Ekstralidze. Za tydzień mecz Polska, reszta świata w Rybniku. W niedzielę mamy kolejny mecz o utrzymanie. Także świętowanie nie będzie dopiero może w listopadzie, jak mamy wspólną kolację ze sponsorami. Wówczas będzie omówienie sezonu i świętowanie i później znowu ciężka praca. Paweł, jeszcze raz cię zapytam o te sprawy rodzinne. Ja pamiętam ten twój straszny wypadek. Potem jeszcze próbowałeś wrócić na tor, ale zdecydowałeś, że zakończysz karierę. To jest taka nić między braćmi, że jakby ty też czujesz te dreszcze, jak on porusza się po torze? Zdecydowanie tak. Dużo bardziej się stresuje, jak Bartek jedzie, niż jak ja jeździłem. No tak jest. I on tak samo właśnie mówił, że bardziej stresował się, gdy ja byłem na torze, niż on. Także na pewno takie odczucia są.